Dzień dobry, ja nazywam się Iwona Paszkiewicz. Dzisiaj jesteśmy w Fundacji Follow Me. Ze mną gość specjalny, pani dr Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa z Lublina. Pani doktor, zapewne pani słyszała już o naszym projekcie, który realizujemy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tak, jestem zafascynowana waszą pracą na rzecz właśnie Specjalnego Ośrodka. Dziękujemy bardzo. Staramy się jak możemy, żeby właśnie pomóc tym dzieciom. I teraz pracujemy nad projektem, który jest terapeutycznym ogrodem zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Pani doktor, jak pani sądzi, jak taki ogród może pomóc dzieciom z autyzmem? Znaczy właśnie, bo ja myślę, że to będzie ogród nie tylko dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, tylko właśnie na przykład dla osób z autyzmem. Również. Ja mam nadzieję, że tam też będą gościły dzieci neurotypowe i też znajdą tam swoje miejsce. Wiemy, że takie ogrody, że tam, gdzie mogą być stymulowane różne zmysły, jest to szalenie ważne dla rozwoju, szczególnie w tym młodszym wieku, dla rozwoju, później dla jakiegoś odpoczynku, dla doświadczania. W biegu życia nie mamy czasami czasu i okazji, mamy coraz więcej wszędzie betonu, a to jest miejsce, gdzie możemy stymulować zmysły. To jest szalenie ważne. To jest nasza potrzeba fizjologiczna, to jest coś, co w ogóle leży u podstaw człowieka, żeby doświadczał swoich zmysłów. I tam dla osób z autyzmem, jeśli będzie to przyjaznie zrobione, a na pewno tak, to mogą uczyć się, mogą doświadczać i dzięki temu realizować to potem w życiu, być już spokojniejszym, obeznanym. Więc bardzo mnie cieszy ta inicjatywa. A pani doktor, jakby mogła pani przybliżyć, jak to wpłynie właśnie na emocje dzieci autystycznych? Bo wiemy, że właśnie dziecko autystyczne zupełnie inaczej odbiera te bodźce, które go otaczają, niż powiedzmy to normalny, zdrowy człowiek. Niż neurotypowy. Tak. Na pewno pozwolą się oswoić na przykład z danymi zmysłami, co spowoduje, że potem już się nie będą bać, że potem będą spokojniejsze, że nie będą miały jakichś zachowań agresywnych, bo już będą przyzwyczajone. Więc takie oswajanie się ze zmysłami, z zapachami, ze smakami, tu już słyszałam, że jest pierwszy etap i są smaki, więc spowoduje to, że te osoby będą mogły później spokojniej reagować na takie bodźce, które są w życiu codziennym. Pierwszym etapem naszych ogrodów jest właśnie ogród smaku, a wzięło się to stąd, że kiedy robiliśmy dla dzieci w ośrodku soki, to zauważyliśmy, że dzieci autystyczne nie lubią warzyw i owoców. Ja nie chcę generalizować, nie jestem specjalistą, ale zauważyliśmy, że te soki po prostu pobudzają bodźce u dzieci, których one nie chcą. Dlatego pomyśleliśmy, że ogród smaku pomoże im przybliżyć się do natury i uczyć się właśnie, żeby zdrowo się odżywiać, żeby poznawać te nowe smaki. Tak, absolutnie tak, bo trochę tak jest, że dziecko z autyzmem mówi, że nie chce i czasami środowisko mówi, okej, on tego nie chce, a tu jest okazja, jest możliwość do tego, żeby, no znowu, żeby próbować, żeby w ogóle stwarzać okazję do tego, żeby dziecko próbowało. I ten ogród smaków, no to właśnie zapewnia, więc pójście w taką stronę, że okej, on nie chce, ale niech zobaczy. Rozmawiajmy o tym jedzeniu, rozmawiajmy o zdrowym odżywianiu. Myślę sobie, że nie wiem, w pociągach jadą tłuste kiełbasy, a powinny jeździć brokuły, marchewki i dzieci właśnie takie rzeczy powinny przenosić w swoich zabawkach. To znaczy, że nawet jeżeli dziecko autystyczne mówi, że ono tego nie lubi, to nie bójmy się, tylko nie po prostu podajmy mu takie warzywa, owoce. Stwarzajmy okazję do tego, żeby próbowało. Żeby cały czas było, tak, żeby te warzywa, owoce były obecne. To bardzo się cieszę, że pani tak mówi. I jeszcze mam jedno do pani pytanie. Czy myśli pani, że taki ogród teraz na etapie, kiedy tam są dzieci od przedszkola, załóżmy 10-letnie, 12-letnie, co spowoduje taki ogród dla nich na przyszłość? Co spowoduje na przyszłość? Jest to na pewno świetny sposób na stymulację, no ja mówię, rozwoju tak ogólnie, cały czas, co powoduje, że potem będę mogła żyć bardziej samodzielnie, bardziej swobodnie. Każdy rodzaj terapii, ten również tutaj, znaczy raz, że jest to bardzo przyjemne, bo powiedzmy terapia terapią, okej, tak, ale to, że jest to bardzo przyjemne doświadczenie, to powoduje, że będą bardziej świadomymi obywatelami, że no właśnie tutaj te smaki, że będą wybierać te właśnie zdrowe produkty, dobre produkty, też że trochę nauczą się życia w takiej przestrzeni,
przebywanie w pięknym otoczeniu no, powoduje, że my potem też chcemy żyć coraz piękniej. Więc myślę w takim dużym skrócie, że pozwolą na piękniejsze życie. Właśnie na tym nam najbardziej zależy, żeby pokazać tym dzieciom i usamodzielnić ich, żeby w dorosłym życiu było im po prostu łatwiej. Żeby łatwiej było odnaleźć się w społeczeństwie, żeby łatwiej im było później żyć. Tak? Bo kończą na przykład szkołę, wychodzą z takiego ośrodka, no i pozostają po prostu, są już dorosłymi osobami i pozostają często bez pomocy. Ale to myślę sobie, że na pewno specjalny ośrodek w Hucie bardzo to dba, żeby dzieciaki się rozwijały, żeby były jak najbardziej samodzielne. Osoba z niepełnosprawnością zawsze potrzebuje innych ludzi. To my się trochę musimy zmienić. To środowisko, otoczenie, tych, którzy przyjmują ich jako już dorosłych, musimy się na nich bardziej otworzyć. Kochani, idą święta. My serdecznie zachęcamy do tego, żeby otwierać się właśnie na osoby, które nam się wydaje, że są inne, a być może to my jesteśmy inni. Dlatego serdecznie zachęcamy Was do większej akceptacji przede wszystkim takich osób i do wyrozumiałości wobec takich osób. Bo często po prostu unikamy kontaktu z takimi osobami, bo boimy się, nie rozumiemy ich, a tak naprawdę oni nas bardzo potrzebują. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Była Pani dr Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa Lublin. Dziękuję bardzo. Pani. Dziękuję.